Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy recenzję, można powiedzieć, bardziej pod dzieciaki, bardziej pod drony, zupełnie tanie, czyli Mavic Micro, ja się śmieję z niego, a tak dokładnie Ishin E58. Dron naprawdę budżetowy, tani, z przedziału cen 150 do 200 zł, nie dolarów nawet. Słuchajcie, i on pozostaje dzisiaj w kontraście do ceny Mavic Air 2, który wprowadzony został w nocy. Ja muszę powiedzieć, że faktycznie przegięcie pod kątem postawy też tego, co się dzieje w Europie w stosunku do Stanów. 799 Mavic Air 2 w Stanach Zjednoczonych w wersji Basic, $850 w Europie, 850 euro, przepraszam, w Europie i 4000 zł bez złotówki w Polsce. Więc widać, że chciałbym się skupić na dronie, który jest bardziej dostępny. Dron z regulowaną kamerą, co jest nawet lepsze, bo jest regulowana ręcznie, nie ma gimbala, więc nic nam się tutaj nie zepsuje. Bateria jednocalowa o pojemności około 500 może mAh. Ten akumulatorek jest ładowany przez micro USB, nie trzeba do niego kupować wersji combo. Dron bardzo fajny, sympatyczny, waży może 120 gramów, mniej więcej 120 gramów, tak. Aparatura zasilana, słuchajcie, na trzy duże paluszki. Jak widać, porównanie do starszego brata, czyli do miniacza, jest jeszcze mniejszy, ja go nazywam Mavikiem Micro. Ma dużo zalet w stosunku do produktów DJI, między innymi potrafi robić flipy 360 stopni. Do tego nie kosztuje takiego majątku jak w tej chwili to, co pokazują nam koledzy z DJI. Jest to właściwie klon Mavica 1. On ma już może ze 3-4 lata nawet, może 3 lata, tak, więc to nie jest nowy model. Ja go dostałem niedawno od kolegów z Banggood. I tu widzimy, jak to wygląda. Parujemy go, włączamy i parujemy poprzez lewy drążek kontrolera. On łączy się po Wi-Fi też z aplikacją, to będzie za chwilę widoczne. Ma piękne światła, status pokazuje nam tego i komunikuje się właśnie poprzez światła głównie. Parujemy poprzez ruchy właśnie throttle, czyli lewy drążek góra-dół, a automatycznie łączymy się też z Wi-Fi. On działa na częstotliwości 2,4 GHz. To jest dron, który ma zasięg mniej więcej, słuchajcie, zasięg kontrolera 100 metrów, podgląd na naszej aplikacji około 30 metrów. Możemy nagrywać na kartę micro SD, możemy też nagrywać poprzez apkę w telefonie, więc jest to taka fajna zabawka. Widać, że kamera, ja tu mam kamerę 1080, tą najlepszą jaka jest, bo są też kamery 720 i też bardzo mała amatorska kamera 0,3 megapiksele, tylko taka poglądowa, ale pole widzenia jest bardzo szerokie, więc tutaj nie osiągniemy żadnych profesjonalnych rezultatów, można o tym zapomnieć, jest to zabawka i poglądówka, ale pokazuje nam, co fajnego można zrobić z dronem na początek. I tutaj widać, że światła rewelacyjne, te przednie białe, piękna lampa statusu z tyłu, które nam migają i sygnalizują, co tutaj dron chce nam przekazać, te wiadomości, głównie w ten sposób. Samą kamerę tutaj za chwilę już pokażę parę ujęć, jak one wyglądają. Może na koniec wrzucimy ujęcia. Ma też ten dron osłony, czyli można nim polatać w pomieszczeniu. Nie ma GPS-u, czyli tylko żyroskop go trzyma, jeżeli chodzi o poziom, więc można go śmiało nim latać również po domu. Nie ma żadnych czujników optycznych, żadnego GPS-u, więc jedynie trzyma poziom poprzez właśnie żyro. I to jeszcze, o czym chciałem powiedzieć, że można go delikatnie skalibrować. Tutaj w aparaturze, że jak popatrzycie, na razie wpinam urządzenie mobilne, czyli telefon, włączam go, ale są też cztery klawisze, które pozwolą na tak zwany trimming. Trimming, czyli delikatne skalibrowanie pod takim kątem, żeby nam ten dron nie uciekał. To trzeba sobie tutaj samemu dojść do tego, jak osiągnąć zawis, a mianowicie na aparaturze właśnie mamy cztery klawisze, góra, dół i dwa boki, gdzie można lekko go podtrymować. To są te takie bardziej wyraźne, jaśniejsze klawisze. Koło lewego drążka mamy klawisze startu i lądowania samoczynnego. Startujemy tylko poprzez ten klawisz lewy właśnie i śmiało dron sobie ogarnia. Widać, że moje dziecko miało kupę zabawy, w przerwach na ładowanie mieliśmy gimnastykę i tak zmieniają dni taty, który opiekuje się córką w alternatywie do działań szkolnych.
Jak po podładowaniu mamy kolejny lot, widać, że już nam idzie sprawniej, bo zaczynamy ogarniać. Nawet pies przestał się bać tego drona. Jest stosunkowo nie taki głośny. Oczywiście trochę rzęzi, ale nie tak bardzo jak Mavic Air na przykład. Czy nie tak bardzo jak moje Megabee Cineup SFPV. Ten jest raczej cichutki i pokorny. Trzeba go tylko umieć ogarnąć. Jak widzicie, spokojnie można go po paru minutach ogarnąć. Jeżeli nie ogarniemy, to pies na pewno to zrobi za nas. Ale flipy robi przednie i tu trzeba przyznać, że to najbardziej podobało się zarówno psu, jak i mojej córce. Tylko na niewiele, na niedługo wystarcza mu tej energii. Mniej więcej wystarcza mu, słuchajcie, tak na 6 minut lotu 7. Na szczęście ładują się też te baterie szybko, bo ładują się tak po 50 minutach. Tu już odważniejsze loty, widzicie, że poszedłem na całość. Tu widać właśnie, że starałem się w kadrze latać, zmieścić go w tej kadrze, bo nie zawsze córka miała cierpliwość i serce, żeby mi pomóc w dzisiejszych nagraniach. To już moje ujęcia, kiedy sterowałem nim jedną ręką. Jak widać, że radziłem sobie. Może nie był to szał prawdziwy, bo tutaj akurat był w akcji lewy drążek, ale utrzymywałem. Utrzymywałem go mniej więcej w ryzach, także widać, że to jest też dron, który nie ucieknie nam od razu. Oczywiście trzeba trochę zadbać, żeby nie latać za wysoko, raczej w bezpośrednim zasięgu naszym, 20-30 metrów, taka właśnie zabawa. Słuchajcie, i to jest mniej więcej to, co mogę powiedzieć o tym bardzo fajnym i sympatycznym Ishinku. Zaraz Wam pokażę jeszcze fragment ujęć, które nagrałem w pamięci telefonu, ale na dzisiaj mogę powiedzieć, że można go polecić. Jeżeli ktoś faktycznie ma dosyć tych cen typu 4-5 tysięcy za drona, którego to również można rozbić czy stracić, to faktycznie można polecić tego Mavica Micro, a tak naprawdę jest to Ishin E58. Wszystkie linki do wersji i do produktu umieszczę Wam pod filmem, dlatego że można tam wybrać torbę transportową, ilość baterii, przepraszam, nie toreb, tylko ilość baterii, a także wersję kamery można tutaj wybrać, jeżeli chodzi o tego drona. I najlepiej płacić za niego PayPalem. Ja już sprawdziłem, faktycznie to jest najlepsza metoda, żeby płacić PayPalem. I zdecydowałem się, słuchajcie kochani, jako że naprawdę mamy fajny oddźwięk na kawce, jako osiągniemy już niedługo 1000 subskrypcji na tym kanale, to Ishin E58 będzie podczas kolejnej kawki po osiągnięciu 1000 subów właśnie nagrodą dla moich widzów. Podczas tej kawki rozlosujemy. Słuchajcie, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dla Was mówił Joe Cogger, przepraszam, Rafał Galiński. Głos mi się rozkręcił i z tego też się cieszę. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli ktoś takiego Ishina sobie zamówi, myślę, że będzie miał kupę zabawy i też dzieciaki będą zadowolone. Jest to lekki dron, nie powinien krzywdy zrobić. Jest napisane, że niby od 14 lat, tak producent zastrzega, a ja myślę, że pod opieką dorosłych można też mniejszym dzieciakom takiego drona udostępnić. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, widzimy się już w kolejnym odcinku niebawem. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć!